Witamy, Portal za ciosem, jesteśmy dzisiaj na gali we Wrocławiu, Usyk kontra Dibuła, a ze mną bokser, świetny bokser z Polski, pięściarz, jak to Artur Pinkowski zawsze mi wspomina, że nie mówi bokser, tylko pięściarz, Adam Balski. Siema, Adam. Siemanko, witam serdecznie. Adam, kiedy zobaczymy Cię w ringu? W tym roku myślę, no jak wszystko dobrze pójdzie, no to na koniec roku będę walczył. Jaka gala, wiadomo już, u jakiego promotora to będzie się odbywało? U promotora tego samego, a co i jak dokładnie jeszcze nie wiemy. Słuchaj, Adam, jesteś teraz w treningu, czy jest okres taki wakacyjny u Ciebie, jak to wygląda? Nie, zacząłem treningi i co, czekam z jakimś terminem i dopiero zacznę obóz, ale cały czas jestem w ruchu. Słuchaj, ostatnio Łukasz Różański zdobył Mistrzostwo Świata, Ty walczyłeś też wcześniej z tym przeciwnikiem. Czy chciałbyś może podejść do rewanżu w niedalekiej przyszłości? Pewnie, jak tylko jest okazja, mogę walczyć, tak wiadomo, z polskimi zawodnikami nie lubię walczyć, ale jak mam gdzieś jechać za granicę, czy ktoś tu przyjechać za granicę, to jestem na tak, wiadomo, po to trenujemy, żeby się sprawdzać z lepszymi i nie z lepszymi, żeby walczyć i wygrywać. Walczyłeś w Polsce i za granicą, jak byś porównał te organizacje gali, jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Polskę? Nie no, adrenalina większa jest za granicą, nie, i o to też chodzi. W Polsce, no jak to gala, ale też wiadomo, u siebie to co innego, kibice zawsze przyjdą, gdzieś tam jakiś stres, ja to wolę gdzieś jechać, nikt mi szans nie daje, chyba wtedy lepiej boks mi wychodzi. No to ja właśnie mówię, że troszeczkę też ta twoja karierka stanęła w miejscu teraz, no bo dawno już cię nie widzieliśmy, ale fajnie, że jeszcze w tym roku zawalczysz. Jak myślisz, chcesz jeszcze zaatakować ten upragniony tytuł Mistrza Europy albo Mistrza Świata? Nie, na pewno Mistrza Europy chciałbym zdobyć, jakiś pasek tam w domu. Poukładałem sobie pewne rzeczy, postawiłem wszystko na boks, bo wiem, że to ostatnia prosta tak naprawdę. Ostatnie lata kariery i chcę przycisnąć, żeby za kilka lat spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że jest tak, jak chciałem. Po karierze chcesz zostać przy boksie jako trener, czy w ogóle gdzieś indziej będziesz całkowicie coś innego robił? Na pewno do Hiszpanii się wyprowadzam, bo tam ciepło, spokojnie, maniana, ale co dokładnie będę robił, to nie wiem. Na pewno jakieś tam treningi będę prowadził. A jaka miejscowość w Hiszpanii Cię interesuje, jeśli chodzi o wyprowadzkę? Alicante, Benidorm, byłem tam kilka razy i naprawdę, jeśli mógłbym, wróciłbym nawet jutro. No tam jest zawsze ciepło, czyli mówię, wszystko pozytywne, no nie? Dużo słońca, dużo witaminy D. Słuchaj, teraz jest znany w środowisku tutaj ten system freakfightowy. Jeśli Ty byś dostał propozycję od jakiejś federacji freakfightowej, żeby stoczyć walkę na zasadach MMA, na przykład, nie wiem, tak jak teraz miał się na przykład Diablo z Tańcylą mierzyć, przyjąłbyś taką propozycję? Nie, no pewnie, ja nie jestem na nie. Miałem kiedyś walkę w MMA, przegrałem. Wczoraj nawet sparowałem w kickboxingu, ruszam się, sporty walki, nie wiadomo, że jestem przy boksie, w tym chcę się sprawdzać, ale jeśli mam się bić gdzieś tam na nogi czy w klatce, no to nie ma problemu. A był może kiedyś jakiś odzew z jakichś federacji freakfightowych? Nie, chyba nie, no może tam przez znajomych jakoś, ale to tak tylko jednym uchem posłuchałem, drugim wysłuchałem. Mam kontrakt z Knockout Promotion i na razie boksujemy, zobaczymy co dalej. Teraz 9 września Damian Kiwior będzie walczył z Łukaszem Guzikiem, czyli karateka kontra bokser w K1. Jak Ty widzisz takie starcie? Karateki z bokserem w formule K1? Ale w boksie, a nie, w K1. Sorry. No co, a dawno nawet nie widziałem, nie czytałem, ale z Damianem Kiwiorem trenowałem kiedyś. No dobrze, niech się biją, niech się chłopaki sprawdzają, wiecie, póki jest zdrowie, póki to trzeba walczyć, wygrywać, każdy ma cel taki sam. Wiadomo, jak już trzeba też wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak, wiadomo, nie ma się szybkości, gdzieś ta głowa nie reaguje na ciosy, to lepiej iść do roboty. Ty teraz kogo widzisz następnego jako mistrza świata z polskich bokserów, pięściarzy? Ciężko mi powiedzieć, aż tak naprawdę... Nie wiem, Michał Cieślak tam gdzieś, kto tam jeszcze, no Łukasz Różański ma pas, nie wiem jakie oni mają tam plany, nie wiem, nie wnikam, wiadomo, bo tu są promotorzy od tego, każdy z chłopaków chce walczyć, wygrywać i każdy się tego samego trzyma. Widziałeś teraz walkę może Fiodora, tą przegraną, jakbyś ocenił, jakie tam błędy zostały popełnione, że po prostu no, nie udało się tym razem wygrać? Ekspertem w boksie nie jestem, ale osłabiony trochę coś był, nie było tej szybkości, nie wiem czy to może waga, czy trema, nie mam pojęcia, Fiodor tylko to wie. Ale tak jak mówię, nie było tej takiej świeżości u niego w ringu, tak jak zawsze, ta szybkość, ten lewy, non-stop się kleił, ale mówię, nie jestem ekspertem sam i z trenerem zadecydują, co tam było źle. W walce wieczoru, jak to widzisz, Usyk czy Dibuła? Dibuła przed czasem? Nie, żartuję, kibicuję Usykowi, wiadomo, wygra, doświadczenie wielkie, obskoczy go nogami, ale jak to w boksie bywa, jeden cios i można zmienić się werdykt walki. To czyli sen cesarza Marcina Neimana się nie spełni, że wygra Dibuła przez knockout? Marcin tak mówił? Tak, powiedział, że miał dzisiaj sen cesarza i że Dibuła wygrał tą walkę przed czasem. Przed czasem? No kurde, może bym uwierzył w ten sen. Zobaczymy, jeszcze chyba, nie wiem, godzina, dwie i zobaczymy na żywo, jak to będzie. Adam, dziękuję Ci bardzo za wywiad i życzę wszystkiego najlepszego i zwycięskich walk. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dzięki.